Spłonęło doszczętnie. Ewakuacja pożarów w bloku w Kędzierzynie-Koźlu. Ewakuowano 27 osób. 27 osób ewakuowano z powodu pożarów w bloku w Kędzierzynie-Koźlu województwo. Opolskie. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, które doszczętnie spłonęło. Dwie osoby zostały ranne. Jedną z nich przewieziono do szpitala. Pożar mieszkania na parterze czteropiędrowego bloku w Kędzierzynie Koźlu zauważono w niedzielę rano. Z budynku ewakuowano 27 mieszkańców, którzy przeczekali akcję ratowników w podstawionym autobusie. W wyniku pożaru całkowicie spłonęło mieszkanie na parterze budynku. Ogień wydobywający się z palących się pomieszczeń uszkodził też okna lokalu z pierwszego piętra. Dwie osoby zostały poszkodowane. Jedną z nich przewieziono do szpitala. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.